Czekanie na czas Boży. Niemniej jednak zamysł Boży musi się spełnić i Bóg z całą powagą zadba o to, by wszystko wypełniło się zgodnie z Jego upodobaniem. I to czekanie na czas Boży jest tematem pierwszej Księgi Mojżeszowej, rozdział 27. Dlatego kontynuujemy cykl czekanie na czas Boży i co Słowo Boże uczy nas w tym właśnie 27 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, czego uczy mnie Biblia. I skoro wiemy, że zamysł Boży musi się spełnić i Bóg zadba o to, aby wszystko wypełniło się zgodnie z Jego upodobaniem, to możemy także wiedzieć, że wiara wie o tym i w mocy tej świadomości jest w stanie odczekać na wyznaczony przez Boga czas. Ciało, to znaczy zdeprawowana ludzka natura, nie potrafi czekać i próbuje osiągnąć swe cele przez obmyślone przez siebie środki. To są właśnie te dwa główne aspekty, które z taką wyrazistością odmalowane są w historii Jakuba. Z jednej strony zamysł łaski Bożej, z drugiej zaś ludzka niepoprawna natura, która poprzez skrzętnie obmyślone plany i sprytne intrygi chce doprowadzić do tego, co i tak z woli Bożej doszłoby do skutku bez najmniejszego udziału człowieka. To upraszcza bardzo historię Jakuba i czyni ją poniekąd jeszcze bardziej interesującą. Żadnej cnoty nie brakuje nam chyba tak bardzo jak właśnie cierpliwości i zupełnej zależności od Boga. Ciało ciągle chce być u steru, działać na własną rękę, przez co hamuje działanie łaski Bożej i mocy Bożej. Do wypełnienia swego planu Bóg nie potrzebował ani podstępu Rebeki, ani oszustwa Jakuba. On sam powiedział, starszy będzie służył młodszemu. To wystarczyłoby wierze, ale nie wystarczyło ciału, które ciągle sięga po swoje własne środki, ponieważ zależność od Boga jest mu całkowicie obca. Jakże błogosławioną jest dusza, która z prostotą dziecka żyje w zależności od Boga i daje się zadowolić cierpliwym czekaniem na nadejście wyznaczonego przez niego czasu. To prawda, że takie stanowisko przynosi ze sobą próby i doświadczenia, ale odnowiona dusza uczy się najlepszych lekcji i zbiera najwartościowsze doświadczenia, czekając ufnie na swego Pana, a im cięższą pokusa, aby uwolnić się z rąk Bożych, tym obfitszym błogosławieństwo, jakie otrzymuje ten człowiek, który wytrwa na stanowisku cichej zależności. Jakąż radością jest czuć się zależnym od kogoś, kogo największą radością jest, aby darzyć błogosławieństwem. Dobroć Boża do upamiętania prowadzi. Tylko ci, którzy choć trochę poznali realność tego cudownego stanowiska, umieją je docenić. Pan Jezus Chrystus był jedynym, który pozostawał na nim przez całe swoje życie, nie opuszczając go ani na chwilę. On zawsze żył w zależności od Boga i zdecydowanie przeciwstawiał się każdej propozycji wroga, który starał się nakłonić go do opuszczenia tego stanowiska. Jego mowa brzmiała: strzeż mię, o Boże, bo w Tobie szukam schronienia, oraz na Ciebie zdany jestem od urodzenia. Tak czytamy w Słowie Bożym objawionym w Księdze Psalmów, 16 rozdział,
pierwszy werset, albo inaczej mówiąc, 16 psalm, werset pierwszy, a także psalm 22, werset 11. Kiedy zatem diabeł próbował Pana Jezusa namówić, by z kamienia uczynił chleb, Pan Jezus Chrystus odpowiedział: napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. Gdy szatan nakłaniał Pana Jezusa, nakłaniał Go, by rzucił się z wieży świątynnej w dół, Pan Jezus Chrystus powiedział: napisano, nie będziesz kusił Pana Boga swego. A gdy na koniec chciał skłonić Go do tego, by przyjął z Jego ręki królestwa świata, składając Jemu, czyli diabłu, hołd, co byłoby jednoznaczne z postawieniem diabła na pozycji Boga, Pan Jezus Chrystus odparł: napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Tak uczy nas Słowo Boże objawione w Ewangelii według Mateusza, rozdział 4, wersety od 3 do 10. Nic nie mogło Pana Jezusa zmusić, nic nie mogło zmusić Go do tego, by opuścił miejsce bezwarunkowej zależności od Boga. Bez wątpienia Bóg chciał nakarmić swego Syna. Chciał Bóg zachować Go przy życiu, niespodziewanie wprowadzić Go do świątyni i darować Mu w posiadanie Królestwa Świata. Ale właśnie ten fakt był bezpośrednią przyczyną, dla której Pan Jezus Chrystus czekał konsekwentnie na swego Boga, aż wypełni On swoje zamiary we właściwym czasie i na swój sposób. Nie chciał kierować się inną wolą i dążyć do osiągania jej celów. Całkowicie powierzał się we wszystkim Bogu. Chciał jeść tylko wtedy, gdy Bóg podawał mu chleb. Do świątyni pragnął wejść, gdy Bóg go do niej posyłał. Również i na tronie zasiądzie o wyznaczonym przez Boga czasie. Usiądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich pod nóżkiem stóp twoich. To zupełne podporządkowanie się Syna woli ojcowskiej zasługuje na nasz podziw. Pomimo, że był całkowicie równy Bogu, jako człowiek zajął stanowisko zależności, znajdując nieustannie swą radość w wykonywaniu woli Ojca. Dziękował zawsze, nawet gdy wszystko zdawało się obracać przeciwko Niemu. Zawsze czynił to, co miłe Ojcu, a Jego wywyższenie, czyli wywyższenie Ojca, było celem, który mu nieustannie przyświecał. A gdy wreszcie wszystko się wykonało, gdy dokonał dzieła, które powierzył mu Ojciec, w Jego ręce polecił swego Ducha, a Jego ciało spoczęło w nadziei obiecanej chwały. To dlatego apostoł nawołuje: takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Tak mówi nam Słowo Boże objawione w liście do Filipian, 2 rozdział od 5 do 11 wersetu. Własnowolne działania Jakuba tutaj na tym tle wyglądają nie najlepiej.
Jakże niewiele Jakub rozumiał początkowo z tego usposobienia, w jak niewielkim stopniu był gotów, aby wyczekiwać czasu Bożego i przyglądać się w milczeniu Jego prowadzeniu. Wolał raczej zdobyć błogosławieństwo i dziedzictwo na drodze podstępu i oszustwa, niż dzięki zależności od Boga, którego łaska uczyniła go dziedzicem obietnic i którego mądrość i wszechmoc z całą pewnością wypełniłyby wszystkie obietnice bez jego pomocy i ingerencji. Sami wiemy aż za dobrze, jak bardzo ludzkie serce sprzeciwia się tej zależności i uległości. Gdy ludzka natura czuje się pozbawiona wszystkich swych środków pomocy, do których tak chętnie sięga, pogrąża się w rozpaczy. Ten fakt wystarczy, aby pokazać nam jej prawdziwy charakter. Aby poznać prawdziwą naturę człowieka, nie trzeba wcale szukać miejsc, na których grasują przestępcy i przebywają ci, którzy wyrzuceni są poza margines społeczeństwa. O nie! Wystarczy postawić go choć na chwilę na stanowisku zależności od Boga i obserwować, jak będzie się na nim zachowywał. Człowiek, jakim jest z natury, nie zna Boga i nie potrafi mu zaufać. W tym leży cała tajemnica ludzkiej nędzy i moralnej ciemności oraz deprawacji. Poznanie Boga jest źródłem życia, jest samym życiem. Jak to zresztą mówi nam Słowo Boże zapisane w Ewangelii według Jana, 17 rozdział, 3 werset. A kimże jest człowiek, zanim będzie je mieć? Widzimy, jak Rebeka i Jakub sprzymierzają się, by wyciągnąć zysk z charakteru Izaaka i Ezawa. Ich zachowanie dowiodło wyraźnie, że obca im była zależność od Boga. Nie pokładali w nim ufności. Wzrok Izaaka osłabł. Nie trudno było wprowadzić go w błąd. To właśnie w tym celu sprzysięgli się matka z synem, zamiast spoglądać w ufnym oczekiwaniu ku Bogu, który z pewnością udaremniłby niezgodny z jego myślami zamiar Izaaka, który chciał pobłogosławić tego, którego Bóg nie myślał obdarzyć błogosławieństwem. Bo Izaak miłował Ezawa nie dlatego, że był on pierworodnym, lecz dlatego, że lubił dziczyznę. Tak czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, w rozdziale 27, w wersetach od 25 do 28. Jakież to upokarzające. Jednak, gdy szukamy możliwości, by umknąć z rąk Bożych, możemy być pewni, że prowadzimy do sytuacji, w której sprowadzimy na siebie jedynie cierpienie. Tak było z Jakubem i tak będzie zawsze. Gdy przechodzimy przez doświadczenia, musimy przypomnieć sobie wciąż na nowo i przypominać sobie ciągle, że wcale nie potrzebujemy zmiany okoliczności, lecz zwycięstwa nad sobą, nad samymi sobą. Ktoś słusznie zauważył, gdy przyglądamy się życiu Jakuba po wyłudzeniu ojcowskiego błogosławieństwa, zauważymy, że nie doznał na tym świecie wiele szczęścia. Jego brat powziął zamiar, by go zabić. Jego stryj Laban oszukał go, jak on sam niegdyś oszukał swego własnego ojca i w ogóle traktował go z wielką surowością. Po trwającej 21 lat niewoli
bo ciężko byłoby nazwać inaczej czas spędzony u Labana niż niewolą, musiał opuścić go potajemnie, narażając się na niebezpieczeństwo. Nie zostanie doścignięty bez pozwolenia Bożego, a wiemy, że został doścignięty i sprowadzony na powrót do ciężkiej doli pracującego niewolniczo sługi lub że wpadnie w ręce swego rozgniewanego brata. I to były dwa niebezpieczeństwa, które mu groziły. Na nie się narażał. Zaledwie obawy te zostały rozwiane, bo jednak tak się nie wydarzyło, a już haniebny postępek jego pierworodnego syna sprawił mu wiele bólu. Wkrótce później musiał boleć nad okrucieństwem swych synów, Symeona i Lewiego, którzy z niesamowitym wyrachowaniem dokonali zdrady na mieszkańcach Sychemu. Mszcząc się za zhańbienie ich siostry. Chwilę później widzimy go opłakującego śmierć umiłowanej Racheli. Na koniec zostaje podstępnie oszukany przez swoich synów i pogrąża się w głębokiej żałobie po rzekomej śmierci Józefa. Aby dopełniła się miara nieszczęść, klęska głodu zmusza go udać się do Egiptu, gdzie w obcym kraju znajduje swój grób. Są to sprawiedliwe, pouczające, a jednak cudowne drogi Boże. Opis ten jest absolutną prawdą, ale przedstawia nam jedynie ciemną stronę życia Jakuba. Bogu niech będą dzięki. Jest jeszcze druga strona, gdyż Bóg związał się z Jakubem i w każdej sytuacji jego ciężkiego życia, gdy musiał żąć owoce swych krzywych, własnowolnych ścieżek, zechciał zło obrócić ku dobremu i pozwolił, by łaska zatriumfowała nad grzechami i głupotą jego słabego sługi. Jeszcze jest konieczność, żeby przyjrzeć się postawie Izaaka, bo jest to interesujący fakt. Interesującym jest fakt, że pomimo uderzającej słabości ciała, Izaak przez wiarę zachowuje godność, jaką nadał mu Bóg. Izaak mówi w mocy przekonania, że Bóg dał mu moc do udzielenia błogosławieństwa. Do Ezawa mówi tak: pobłogosławiłem go, wobec tego on będzie błogosławiony. Oto ustanowiłem go panem nad tobą i dałem mu za sługi wszystkich pobratymców jego. Zapewniłem mu zboże i wino. Cóż więc mogę jeszcze dla ciebie uczynić, mój synu? Tak czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej. 27 rozdział, 33 werset i 37. Przemawia z pozycji kogoś, komu stoją do dyspozycji wszystkie skarby ziemi. Nie widać u niego ani krzty fałszywej pokory z racji błędu, jaki popełnił z powodu słabości swej natury. Nie zajmuje niższego stanowiska niż to, które wyznaczył mu Bóg. To prawda, że nieomal postąpił wbrew zamysłowi Boga, mimo to zna swego Boga i zajmuje jedynie należne mu miejsce w całej godności i energii wiary, rozdzielając błogosławieństwa. Pobłogosławiłem go, wobec tego on będzie błogosławiony. Zapewniłem mu zboże i wino. Jest to szczególna cecha wiary, że potrafi unieść nas ponad wszystkie nasze upadki i ich konsekwencje, zajmując miejsce, jakie wyznaczyła nam łaska Boża. Dlatego możemy jeszcze na zakończenie przyjrzeć się Rebece i Ezawowi, bo również i Rebeka i Ezaw musieli tutaj się pojawić w tej naszej
analizie 27 rozdziału pierwszej Mojżeszowej. Również i Rebeka musiała odczuć wszystkie smutne następstwa swojego własnowolnego knowania. Z pewnością uroiła sobie, że dzięki swej zręczności ureguluje wszystkie sprawy, ale cóż, nie ujrzała już nigdy Jakuba. Jakże inaczej potoczyłoby się wszystko, gdyby powierzyła swoje sprawy i swego ukochanego syna w mocne ręce Boże. Tak postępuje wiara i dlatego zawsze zwycięża. Któż z was może troskliwą zapobiegliwością dodać do swego wzrostu łokieć jeden? Tak uczy nas Słowo Boże z Ewangelii Łukasza, 12 rozdział, 25 werset. Nie zyskujemy nic przez nasze troski i plany. Przez nie wykluczamy jedynie Boga i zabieramy Mu pole do działania. A to nigdy nie będzie dla nas zyskiem, gdy musimy żąć owoce naszych własnych przemyśleń i przedsięwzięć. Jest to jedynie sprawiedliwy sąd Boży. Jest to niewypowiedzianie smutne, gdy dziecko Boże zapomina o swoim stanowisku i przywilejach i samo bierze sprawy w swoje własne ręce. Ptactwo niebios i lilie polne, jak poucza nas Ewangelia według Łukasza, 12 rozdział, 24 i 27 werset, mogą udzielić nam nauki. Nauczki, gdy zapominamy o wyznaczonym nam stanowisku. Zupełnej zależności od Boga. Co się tyczy Ezawa, apostoł nazywa go bezbożnikiem, który za jedną potrawę sprzedał swoje pierworodztwo. Dalej mówi, a wiecie, że później, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony. Nie znalazł bowiem miejsca na nawrócenie, choć go szukał ze łzami. Tak uczy Słowo Boże objawione w liście do Hebrajczyków, rozdział 12, wersety 26-27. Uczymy się z tego, że bezbożnik to ktoś, kto chce mieć zarówno niebo, jak i ziemię. Chce zażywać rozkoszy teraźniejszości, nie tracąc prawa na błogosławieństwa przyszłości. Nie jest to wcale rzadki przypadek. W Ezawie rozpoznajemy światowego wyznawcę, który przyznaje się do Boga, ale którego sumienie nie zostało nigdy dotknięte działaniem Bożej prawdy, a którego serce nie poznało nigdy wpływu Jego cudownej łaski. Jakże wielkie rzesze, miliony, miliardy mamy takich niewierzących wyznawców, którzy nie uwierzyli Bogu, ale są praktykującymi niewierzącymi wyznawcami, którzy nie wierzą, co innego mówią, a w co innego wierzą, co innego deklarują, a co innego jest w ich sercu.